Miało być o działalności samorządu i lokalnych problemach, ale spotkanie z mieszkańcami Przylesia skupiło się głównie na kwestii leśnej działki. Prezydent Łukasz Borowiak rozpoczął kolejny cykl spotkań z mieszkańcami różnych dzielnic Leszna. Na miejsce pierwszego z nich wyznaczono szkołę podstawową nr 13. Było więc do przewidzenia, że sporna kwestia leśnej działki zlokalizowanej naprzeciwko szkoły na pewno się pojawi. Jednak deklaracja prezydenta, że wycinki nie będzie, została przyjęta przez mieszkańców z pewnym niedowierzaniem. Dopiero co w październiku miała miejsce sesja Rady Miejskiej, na której nie udało się przegłosować złożonych przez mieszkańców petycji o zmianie zagospodarowania planu przestrzennego, co zmieniłoby cel działki z budownictwa wielorodzinnego na tereny rekreacyjne. Petycje zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Ostateczny głos należał jednak do wszystkich radnych. Obecny na spotkaniu radny Jacek Matecki wskazał, że przeciwko petycjom głosowali przede wszystkim radni z prezydenckiego ugrupowania PL18. Prezydent zapowiedział, że zostanie zlecona analiza dendrologiczna blisko 500 drzew, która opisze faktyczny stan drzewostanu, a wycięte zostaną tylko te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu, a także, że chce współpracować z mieszkańcami nad przekształceniem tego terenu. Zapowiedział także, że nie ma i nie będzie decyzji o sprzedaży działki. Sama analiza ma mieć miejsce w 2023 roku. Wcześniej należy zabezpieczyć pieniądze w budżecie. Mieszkańcy przyjęli informację prezydenta z niedowierzaniem, kilkukrotnie podkreślając, że starzejące się osiedle potrzebuje terenów rekreacyjnych jak najbliżej.